czeskiego obwodu Win, gdzie Wrzos koordynował tą walkę, ukrywał się w Brzezinie, wcześniej jako oficer Armii Krajowej żołnierz bronił Brzezin przed Ukraińcami, miał doskonale zorganizowane tam oddziały w tamtym terenie, a po wojnie ukrywał się w zasadzie w tym miejscu, gdzie mieszkał. Przez bardzo długi okres czasu UB go szukało i nie potrafiło go znaleźć właśnie dzięki poparciu miejscowej ludności. Wesołajnie mieszkał w swoim domu, praktycznie w okolicach też swojego domu. Natomiast w momencie aresztowania, w tych bardzo trudnych czasach stalinowskich, proszę sobie Państwo wyobrażą, że kilka tysięcy mieszkańców nie dało się zastraszyć i pisało listy do władzy komunistycznej, żeby go zwolnić. Udało mu się, bo to był przełom już tej odwilży stalinowskiej, wyszedł, przeżył, później wyjechał bodajże na Opolszczyznę, tam zmarł, ale to są niesamowite sytuacje. Tylko kończąc powiem tak, my sobie założyliśmy w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a gdybyście Państwo weszli na naszą stronę, to byście zobaczyli, że od bardzo wielu lat różne tematy istotne podnosimy. Mogę powiedzieć też tutaj, że wygraliśmy proces, który zachwycał pamięć żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego działających na terenie powiatu chrubieszowskiego. Zostali oni oskarżeni w książce Żydzi w Polsce Lubelszczyzna o jakoby zamordowanie 80 Żydów w Wuhaniach, co było wymyśloną historią. Sąd nam przyznał rację, wydawca książki przeprosił. W związku z tym jest sporo tych tematów bardzo trudnych, ważnych, ale trzeba je tym bardziej podnosić. Pan profesor ma rację, że szkoda, że nie ma z nami świadków tych wydarzeń, bohaterów i ich rodzin, ale z drugiej strony jest potrzeba obrony tej prawdy historycznej, bo mimo, że ich nie ma, to za wielu się, że tak powiem, skłania ku temu, żeby dalej szargać imię Polaka, bohatera, czy imię Polski, i my temu się przeciwstawiamy. Dziękuję bardzo. No tak, nawiązując do tej wypowiedzi pana posła, tak już widzę, oddaję, tylko chciałem, nie wiem, czy wszyscy państwo zdołali zobaczyć, również został wytoczony proces pani Senyszyn za jej skandaliczne słowa o żołnierzach wyklętych. Reduta Obrony Dobrego Imienia Polski wytoczyła proces razem ze Stowarzyszeniem Rodzin Żołnierzy Wyklętych. Naiwnością jest sądzić, że prawda obroni się sama. Trzeba tej prawdy bronić czynnie i całe szczęście, że się to dzieje. Bardzo proszę, pytania. Henryk Grabios. Panie profesorze, przepiękny film. Przepiękny film historyczny i z pewnością bardzo dobrze, że tych cichych bohaterów wystawiamy, że tak powiem. Ale mnie interesuje też i druga strona. Jak mają się ci, którzy zdradzali za pieniądze, którzy donosili za pieniądze, jak mają się oni dzisiaj, ich dzieci, ich potomkowie? To też jest ważne dla mnie osobiście. Ja tylko dwa zdania. No, żyją jeszcze ci, którzy za pieniądze oskarżali i wydawali wyroki. Stefan Michnik jest tutaj najgłośniejszym przykładem, ale stosunkowo niedaleko stąd, koło Rzeszowa, żyje prokurator Domino, który również ma na koncie wyroki skazujące, jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych. W Warszawie mieszka sobie niejaki kędzior, człowiek, który katował w śledztwie, był funkcjonariuszem UB, między innymi katował najwybitniejszych żołnierzy, w tym również zaporę Dekutowskiego. Oni żyją, odpowiedzialności karnej praktycznie nie ponoszą. Jedyna odpowiedzialność, jaka ich spotkała w ubiegłym roku dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości, który spełnił jedną ze swoich obietnic, to znaczy obniżył im emerytury, wychodząc z absolutnie słusznego założenia, że sprawiedliwość nie pozwala na to, żeby ci, którzy mordowali naszych bohaterów, byli jeszcze do końca życia za to wynagradzani. Natomiast karani nie są. Może ktoś jeszcze? Tak. Ja tak szybciutko dodam, w kontekście osób, które są spokrewnione z tajnymi współpracownikami.
Na przykładzie Jana Leonowicza Burty, ja to co powiem, to będzie, myślę, taką iskierką nadziei, że ta przyzwoitość coraz bardziej wkracza w nasze społeczeństwo, bo my, organizując uroczystości za staraniem pana pułkownika Malca w Nowinach, przypominające zamordowanie w Nowinach Jana Leonowicza Burty, który później leżał 2 tygodnie bodajże w Tomaszowie, 2 tygodnie rzucony praktycznie na ulicy, rozkładały się, przepraszam, dzieci są, ale już nie będę kończył zdania, to nas niektórzy ostrzegali, że nie róbcie tego święta, bo jest duża grupa osób, która no, nie lubi tego święta, będzie się temu bardzo czynnie przeciwstawiała. Pani Harc się śmieje, bo doskonale wie, o co chodzi, a wie, że mówię prawdę. Natomiast jak przyjechała córka Burty na święto i powiedziała, że kontakty z jej tatą były trudniejsze zdecydowanie po wojnie niż podczas okupacji hitlerowskiej, to powiedziała, że Burta na ostatnim spotkaniu jej z mamą wręczył jej mamie obrączkę, mówiąc, że ma w swoim udziale kreta i wie, że nie będzie niedługo żył i nie chciałby, żeby ta obrączka, symbol ich miłości, do, w jakieś inne ręce obce, wrogie się dostała. No to powiem tak, że też mówiła, że bardzo wielu ludzi zrobiło kariery, zarobiło bardzo duże pieniądze, natomiast 280 osób, dziękuję pani Harcmierz. Natomiast ta sytuacja współczesna jest taka, szanowni państwo, że my te święta w Nowinach organizujemy i no, ci, którzy tam znani, znają ludzie, kto się zasłużył, kto zarobił, jednak nie podnoszą głosów w tej kwestii, bo wiedzą, że my robimy dobre rzeczy, przypominając bohatera. I to jest też warte zauważenia, bo jeżeli jest pewny nacisk, kiedyś był i teraz jest, są różne naciski, to po prostu wystarczy tylko robić swoje, tak? I to, tej prawdy pielęgnować i tych bohaterów przypominać. Mówi się, że trwa wojna trzeciego pokolenia bez trzecim pokoleniem AK. Pan poseł powiedział, że robimy swoje, ale wnuk pułkownika Pilarskiego powiedział mi, że po tych uroczystościach radecznicy podszedł do niego pewien człowiek i powiedział, no to piękny pogrzeb, bandycie wyprawiliście. Także mentalność jakaś tych prawdziwych zdrajców wciąż jeszcze trwa. Szanowni państwo, ja przepraszam bardzo, musimy się trzymać trochę, bo... Może jeszcze jeden głos, jeśli pan proszę. Moderator pozwoli. Szanowni państwo, moje nazwisko Mirosław Późniak. Ja jestem nauczycielem Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju, to jest szkoła średnia. Proszę państwa, czemu służą takie spotkania? I czemu służy ten film? Wydaje mi się, że to jest jeden z najważniejszych celów. Przekazanie tej pamięci o bohaterach następnym pokoleniom. Przekazanie w takiej formie, żeby młodzież chętnie tego słuchała, chętnie poznawała tą historię. Dzisiaj jest debata, okrągły stół na temat oświaty. Wiele się mówi o tym, że musimy przekazywać taką historię, która do tej pory nie była przekazywana. Czyli te treści, które dzisiaj obejrzeliśmy, prawda? W Polsce takich lokalnych historii jest mnóstwo. Ta ziemia ma naprawdę wielu bohaterów. I uważam, że w szkołach nauczyciele powiatu biłgorajskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i wielu innych regionów, powiatów w Polsce powinni mieć jeden dział poświęcony na historię małej ojczyzny. Ja, nie chwaląc się, od 2007 roku opracowywałem taki projekt w szkole, który dzisiaj już ma finał i podlegał ciągłej ewaluacji, pod nazwą Rowerowa Klasa. I ostatnio pan poseł Olszówka ogłosił taki konkurs Historia oczami młodzieży, uczniów. Wspólnie z koleżanką Marią Lipianin napisaliśmy scenariusz lekcji dwuetapowej.
lekcji o żołnierzu niezłomnym Andrzeju Kiszce, który tutaj w Lasach Ciosmańskich przez 9 lat się ukrywał i zmarł w Zachodniopomorskim, gdzie zaopiekowali się nim kibice Pogoni Szczecin. Kiedyś zresztą zapytano ucznia gimnazjum, skąd ty wiesz tyle o bohaterze, tak? O bohaterach, o żołnierzach wyklętych. On wstał, powiedział, że od kibiców Śląska Wrocław. Więc jest wiele form przekazywania w taki sposób też atrakcyjny. I kończąc, ten etap lekcji, ta lekcja jest dwuetapowa. 45 minut o bohaterze w klasie i potem żywa lekcja historii, wycieczka rowerowa do tego miejsca, w którym on się ukrywał i tam jeszcze na miejscu. Więc ja myślę, że tu nie chodzi akurat o to, żebym jak gdyby eksponował swoją osobę, bo może nie chciałbym być fałszywie zrozumiany. Ale między innymi poszukujmy takich różnych form przekazywania młodzieży historii. Właśnie takich historii. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja pozwolę sobie w imieniu Państwa także odpowiedzieć tutaj Panu. Jest specjalna sytuacja dzisiaj, niebywała okazja. Są wśród nas nauczyciele, dyrektorzy szkół. Proszę Państwa, mamy płyty z filmem. Proszę organizować takie spotkania. Są zawodowcy, fachowcy, są ludzie, którzy są najbardziej kompetentni odpowiadać na każdy temat. Dzisiaj z pewnością tegoż tematu nie wyczerpiamy, bo temat jest tak obszerny, że żaden panel 15,5 godziny czy dwudniowy tegoż problemu nie rozwiąże. Bardzo proszę o bardzo krótkie, merytoryczne pytania, bo ja rozumiem, że każdy ma swój punkt widzenia, ale my dzisiaj jesteśmy w dużym zespole i chcemy usłyszeć Państwa opinię, czy film Państwa satysfakcjonuje, czy za mało, czy za dużo i mówmy o tym, czy w tą stronę ma zmierzać Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w swojej działalności w przyszłości. I chcę na tym zakończyć nasz panel dyskusji. Proszę jeszcze jedno pytanie. Dziękuję bardzo za słowo. Nazywam się Bogusław Rzepiela, pochodzę z Rzeszowa i chciałbym tu w imieniu moim i kolegów podziękować za medal dla Andrzeja. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Chodzi tutaj o medal dla pana Andrzeja Sokala, twórcę grupy rekonstrukcji historycznej i izraelskiej WIR. Szanowni Państwo, kończymy nasz panel dyskusji, nieco nie znaczy, że kończymy nasze spotkanie. Przed nami podziękowania, myślę, że w imieniu Państwa także i nas organizatorów zapraszam na scenę. Proszę Państwa, pewna niespodzianka. Nie jest źle z nami. Przed Państwem za chwilę zobaczą Państwo dzieci, wnuków i prawnuków tych żołnierzy, o których dzisiaj był film. Zapraszam. Dwie bliźniaczki, prawnuki, żołnierzy wyklęci. Wnuczka, który jest... I dzieci żołnierzy wyklęci. Powtórzę. Prawnuki, wnuki i dzieci żołnierzy wyklętych. A ja korzystam z okazji, informacja dodatkowa. Technikę prosimy. Bardzo wszystkim Państwu dziękujemy. I wielkie brawa dla wszystkich, którzy są tutaj z nami. Przed nami krótka niespodzianka, podziękowania artystyczne. Państwu bardzo dziękujemy. Technikę prosimy o likwidację stolików. I przed nami grupa artystyczna z Józefowa, Kaja z przyjaciółmi, w teledysku, który oglądała niemalże cała Polska, a dotyczy także żołnierzy wyklętych. W przepięknym teledysku. Bardzo prosimy technikę o umożliwienie